Hello guys, witam cieplutko wszystkich, Zebak z tej strony. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na zagrywkę Jimmy'ego Page'a w Whole Lotta Love. Słuchajcie, pod tym wideo znajduje się link. No, jak widzicie, to jest link do YouTube. Jeżeli jesteście w stanie kliknąć na ten link i obejrzeć, słuchajcie, tam najlepsze wideo jest, jakie znam, gdy Page sam to gra prywatnie. To najlepszy sposób, prawda, żeby popatrzeć, posłuchać, popatrzeć, mniejsze opatrzenie, tam niewiele widać, tam widać, jak niektórzy chłopcy odkładają gitary, czego wy nie musicie robić. Proszę tylko o jedną rzecz. Pierwsze 30-40 sekund obejrzyjcie sobie, obejrzyjmy sobie razem. Ja zrobię również to samo, słuchajcie, wiecie? Więc 30 sekund, prawda, poświęćmy na posłuchanie najlepszego nauczyciela tego rytmu. Jimmy Page i Whole Lotta Love prywatnie. Posłuchajmy. Prawda? Właśnie. To jest Page. Słuchajcie, broń Boże, nie odkładajcie gitar, tak jak tam jeden ten chłopiec zrobił. Nie, nie, to nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy sobie porozmawiali, czyli gitarę w dłonie. Słuchajcie, co się tam dzieje? Tu jest cały sekret. Ja nie chcę mówić wam, jak grać, bo to wiecie, ale o tym sekrecie wie. W ten sposób gra może jeden na 80 gitarzystów. Ja chcę, żebyście to zagrali. Tak jak grał tu Jimmy Page. Słuchajcie, cały sekret, to jest brudne, jak zwróciliście uwagę, jak posłuchaliście. To jest takie, tam się dzieją takie, prawda? Jeszcze ta gitara u niego taki ma boxy sound, ale nie będziemy mówić o prawym. Słuchajcie, o lewym. Co Page robi? Wiecie, co on robi? On tak jak wszyscy uderza H, ale drugi dźwięk to nie jest D czysty. To nie jest to. Wiecie, co on robi? On uderza H. Nie? Oczywiście jestem na pierwszy palec, na piątym progu. Uderza H, potem uderza D i ciągnie je. Tak ciągnie do góry, aż mu się opiera o strunę E. W tym czasie kostka schodzi na dół i uderza pustą strunę D. Czyli to się robi. Ok? Wiecie, to w zasadzie tyle chciałbym wam powiedzieć. I jeszcze jedna taka mała uwaga. Jak ja najprawda podszedłem do tej sprawy. A słuchajcie, jeżeli myślicie o tym w ten sposób, że gracie H i podciągnięte D, to będzie wam trudno zagrać, wiecie. Musicie o tym myśleć, że uderzacie strunę E i za drugim razem podciągacie D, tak żeby oparła się o E. I musicie myśleć, że uderzacie znowu strunę pierwszą E. To jest najszybszy sposób. Jak zaczniecie podchodzić do tego, ok, teraz muszę uderzyć podciągnięte D, to się wtedy skomplikuje. Wiecie, najłatwiejszy sposób, żeby to, prawda, tak, podejść do tego ze strony, prawda, nie chcę jakichś tu wielkich słów. Musimy po prostu myśleć, że uderzamy dwa razy w E. Wiecie, to najlepiej. I wtedy tylko musimy już zwrócić uwagę, żeby kostka nam nie uderzyła G strun. Wiecie, tylko tak, żeby tam... O co? O, tu mi się uda.
I to jest cały sekret tego ryfu. Okej. Okay. Może jeszcze dwa, trzy słowa o prawym. Słuchajcie, jak widzicie, on tam gra up, down. Czasami jak się go słucha, ma się wrażenie, że on gra od góry cały czas, prawda? Tu w tym wypadku on jeszcze inaczej gra w tym video, on tu się od... Wiecie, on tam różnie mu ta ręka, ale najważniejsze jest tutaj, jeszcze raz podkreślam. Żeby to mieć, ten brudek, to jest właśnie całe piękno tego liku, o którym zapomina znakomita większość gitarzystów. Mam nadzieję, że po tej lekcji znajdziecie się w tym wąskim gronie, które wie, o co chodzi w tym ryfie, które wie, jak gra Jimmy Page. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko. Zeb Bach był tutaj. And see you next time.